Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2. I oczywiście kontynuujemy sobie tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Ja tylko przypomnę, łapce w górze, komentarzu, może zostawić suba, możesz paść tam Instagramy, Twittery, Twitchy, wszystko możesz Hej. wejść. Tutaj mieliśmy odbyć miłą rozmówkę w poprzednim odcinku, w ogóle jakie są dziwne kolory. Gra jest za jasno, ja też jakiś taki dziwny jestem, ale dobra, niech będzie tam na jeden odcinek. A grę to muszę zmienić, poczekajcie trochę, bo trochę mnie poniosło z tym brightness, coś takiego może, o, coś, że trochę jaśniej było, ale może nie tak za jasno, bo ta gra jest jakaś taka ciemna ogólnie, dobra. Czy w ciągu ostatnich kilku dni wydarzyło się coś Czy w nowego? ciągu kilku ostatnich dni Takie wydarzyło się coś pytanie zadamy nowego? sobie Po tutaj prostu farmerowi. idź ścieżką do miasta. Jeśli natkniesz się na faceta w czarnej szacie, dowiesz się, co się wydarzyło. Czy mężczyźni, ale po co ja to Czy w ogóle mężczyźni czytam? w czarnych Przecież sam szatach już tu bez. byli? Już się tak nauczyłem, nie Krążą wiem. A, dookoła wiem nas do od czego tak paru czytam. dni. Moim zdaniem przyszli Fallouta. tutaj prosto Bo w z Falloutie 3 nie było, piekła. tylko jakby ty czytałeś, jakby ty klikałeś odpowiedź i twoja postać nie mówiła tego, co przeczytasz i co wybrałeś, tylko od razu uzyskiwałeś odpowiedź. Jak twoje Jak owce. twoje owce? Dlatego się Tak nauczyłem jakby czytać. faktycznie cię to interesowało. Masz chyba inne zmartwienia. Nie, myślałem, że. A nie, zmienia się trochę. Dziwnie to wygląda. A co ty możesz wiedzieć o moich zmartwieniach? A co ty To co możesz ja to wiedzieć o czytam? moich zmartwieniach? Cheat. Cheat. Jesteś członkiem Straży Miejskiej, czy Sam nie? jesteś członkiem. Jeśli tak, to z A, pewnością zapomniałem. wiesz coś na temat tych odzianych na czarno facetów. Ja wiem. Uważaj, co mówisz, Uważaj, co mówisz, koleżko. kolego. A potrafisz tylko gadać. Najlepiej będzie, jeśli w ogóle sobie stąd pójdziesz. Ty, w ogóle ostatni, słuchajcie, powiem wam szczerze, ostatni plik, który nie Nie przepracował się. przepracowuj się. Zjeżdżaj stąd! Ostatni plik nagraniowy, który miałem, ważył 22 gigabajty. Jest to jakieś, w sensie 10 gigabajtów z Fallouta 3, to było dużo. 22 gigabajty, to jest chyba ze 4 dni przesyłu na YouTube'a. Więc muszę delikatnie zestopować tutaj. Ściągnąć kurczę nogę z gazu, bo jest wysoko. Właściwie to nie wiem, czy ja jestem w stanie sobie tutaj na chwilę, zaraz będę. Mam nadzieję, że pogorszyłem jakoś, ale mam nadzieję, że też nie na tyle znacząco, żeby faktycznie ta jakość była tragiczna. Czy ja polepszyłem, pogorszyłem? Ciężko mi po. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, które jest gorsze, a które lepsze. Poczekajcie. Czy jest jakoś tragiczna? Czy bitrate jest tragiczny? Nie no, jest taki sam, kurwa, nic się nie zmienia, co jest? Nie no, to nie wiem. Haha, teraz już na pewno ostatni test obiecuję. Dobra, zdecydowanie nie powinienem tego robić na odcinku, natomiast jest 3 minuty i każda minuta to 1 gigabajt. Bo całkowite dane wyjściowe to 2 giga. Więc dzisiejszy odcinek krótki. Niestety, ale dzisiejszy odcinek krótki, już zacząłem, 3 minutki minęły. Zresztą pewnie 2,5 to było właściwie bieganie i tego. I robienie tego. Natomiast dzisiaj no krótko, no halo, co jest grane? 170 tysięcy bitrate'u? Trochę coś mnie tutaj poniosło, coś tutaj ustawienie jest nie tego, Co tego. nowego na farmie? Już nie daję rady. Znienacka pojawili się tutaj ci goście w czarnych kapturach. Niedługo potem moja żona poważnie się rozchorowała. Większość czasu spędza w łóżku. Dosyć często jej się to zdarza. Chyba oszaleje. Co ty gadasz? Rozmawiasz z tymi odzianymi na czarno mężczyznami? Rozmawiałeś z tymi odzianymi na czarno mężczyznami? Jasne, nie miałem zresztą wyboru. Chyba kogoś szukają. Nie wiem, o czym mówisz. Czemu nic nie zrobisz z tymi zakapturzonymi Czemu postaciami? nic nie zrobisz z tymi zakapturzonymi Aż nie wiem, czemu postaciami? czytam. Bardzo No, bym mówię, chciał, ale przyzwyczaiłem się się z boję. Gothica. Widziałem, jak spalili jednego człowieka żywcem. Tak, po prostu. Czemu miałbym ryzykować życiem? Czemu nie zabierzesz żony do uzdrawiacza? Just do it. Powinniśmy pójść do miasta i zobaczyć się z Watrasem, ale nie mogę się stąd ruszyć, dopóki to całe zamieszanie się nie skończy.
Nowe zadanie. Dostałem nowe zadanie jakieś. Leczenie Hildy nazywa się zadanie. Szybko daj mi to skrolność. Żona Norberta zachorowała. Waltras ma lekarstwo, które je wyleczy, czyli muszę porozmawiać z Waltrasem. No dobra, mamy strasznie dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia i jeszcze 15 minut odcinka, więc dzisiaj pewnie nic nie zrobię. To będzie taki głupi odcinek, w którym nic nie będę robić praktycznie, bo ostatecznie no... ja widzę, ile to jest gigabajtów i mi się odechciało, no. Nie ma tyle miejsca na kompie. 20 giga na jeden odcinek to trochę za dużo jest. 10 giga to już jest okej w miarę. Szczególnie, że no nie mam miejsca po prostu, no nie mogę nic zrobić, no nie mam miejsca, zaraz i tak nie będę mógł nic wrzucać. Staram się zawsze jak najlepszą jakość, jaką mogę, jeżeli mogę nagrać teraz 2K, jest to wszystko w miarę płynne, to staram się nagrać w 2K. Ale no, czy mogę jakoś pomóc? Ty lubi trajtach, nie ma sensu. Wspaniale, gdybyś udał się do Watrasa i... Tak, zaraz to zrobimy. Ponadto jest tak, że ja nigdy, tak jak mówię, ja wszystko oczywiście sam robię na tym YouTube, więc każdą rzecz, którą ten, to ja jakby nie wiem, ile powinienem bitrate'u, ile jest najlepiej, w jakiej jakości jest najlepiej, wszystko muszę ustawić sobie sam. Strasznie dużo rzeczy trzeba wtedy ogarniać. Nie wiesz, jakie tagi, nie wiesz, jaka miniaturka, nie wiesz co, nic nie wiem, kurwa. Rzucam wszystko sobie do słowy, albo na jakiejś podstawie analiz. Wracaj do zdrowia. Coś wszystkim powaliśmy jakieś, ale nie wiem, czy to był jakiś turbo ważny dialog. Dobra, musimy się dostać do miasta, to jest główna misja na dzisiaj. Tu de miasto, 92%, karta graficzna, 6 giga płonie. Hej. Do tego musimy jeszcze płacić kontrybucję na rzecz miasta. Jeśli tego zaprzestaniemy, ściągniemy sobie na głowę paladynów. Aha, no spoko. Zgaduję, że farmerzy... Był tu chyba jakiś chłop... Wino właśnie. Wino. Jak ci się... I jeszcze te psubraty w czarnych kapturach. Ktoś powinien poodcinać im te kapturzyska razem z zawartością. O, jest tam. Gagatek. Idzie. No, też tak sądzę. Szczególnie, że oni bardziej mnie chcą pociąć. Czy będzie tu... Pełzacz się zrespił. O kurczę. A, bo pod spację wyciągam broń jakby, tak? Kurwa, tu jest, po lewo. Opolna jagoda. Po lewo. Pastem, żeby mnie nie ściągnęli. Mówiłem, że będzie ciężko się dzisiaj udać tutaj na miejsce. O, shit! Wolę pełzacze. Pełzacze tam nic mi nie zrobią przynajmniej. Za bardzo. Szybko, roślina. Pomocy. Tam polne bestie, pełzacze, kurwa, jedno i to samo to jest. Ciągle to potrafię. Nie wiem, czy one się czymś w ogóle różnią. Dobra, udało nam się sprytnie ominąć ich bokiem. Rozumiem, że tak miałem zrobić, że nie wykorzystałem jakby. Dalej! Aha, nie wykorzystałem jakby jakiegoś buga. Dobra, jesteśmy w Corinis i mam 50 FPS-ów. Jesteśmy w Corinis. Są tu rzeczy, które muszę zrobić. Nie wiem, dzisiaj przycinę raz na jakiś czas. Wiem dlaczego, bo pobieram w tle i instaluję rzecz pewną. No zatrzymaj. Ja lubię robić rzeczy w tle, ale jak się leguję na odcinku, to nie może być tak. Trudno być tego pewny. Miodzio? Miodzio, pewnie, że miodzio. Prawda? Nie, gówno nie miodzio. Co jest? Czemu tak leguję raz na jakiś czas? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć dlaczego. Idziemy do Waltrasa. Powstało wszystko. Nie jakby tak cofa bez jego. Rośliny i dziwne zwierzęta. Nie wiem, co to się wilki dzieje. I Waltras. Adanos cieszy super się ze wszystkiego, co wówczas szybciej powstało. Waltras, bo dzisiaj cienko z gigabajtami na dysku. Jednakowo znaczy 200 giga, ale to te 200 giga znika w ciągu, kurczę, 3 dni, jak dobrze, no w takim tempie to nawet 2 dni. Żeby wystarczy, że nagram, no ile? 10 odcinków, no to zdarza mi się czasem i w jeden dzień tyle nagrać. No, maksymalnie chyba 9 było. Żona Lobarta Hilda zachorowała. Żona nie wiem, czemu to znowu czyta. Zachorowała. Co? Znowu? Ta biedna kobieta powinna bardziej na siebie uważać. Jeszcze jedna ciężka zima, a odejdzie z tego świata. Dobrze. Dam jej lekarstwo, które zmniejszy gorączkę. Skoro już tu jesteś, mógłbyś jej zanieść lekarstwo? Nie.
No. I teraz, jak, co? Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Powiedz, nie musisz wiedzieć wszystko, co nieco mogę. Nie, no to już wszystko wiem właściwie. Co do znikających co ludzi. Tak? Ja coś wiem nowego? Powiem ci, czego się dowiedziałem. Niestety, nic. O. To jest, znikający ludzie to są, to jest gilda złodziei? Kurde, nie wiem, handlarz bronią, jakieś tu misje, co wy... Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. Powierzono mu zadanie zdemaskowania handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Aha. Jak zobaczysz parę skrzyń, żywność... No to już chyba było o tym. Co? I chyba taką rozmowę już odbiliśmy dalej. Powiedz mi coś, co za... nie chcę, opowiedz mi o bogach, nie, możesz mnie uzdrowić, nie, zwiększyć swoją magiczną moc, nie, czyli teraz byśmy w teorii musieli się cofać z powrotem tam, ale no nie, nie będę tego robić, idziemy do Górnego Miasta, bo dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj bardzo taki napięty grafik jest, z fastem do Górnego Miasta, trzeba się udać. Tak wielki, że przemierzył on nie, całą ziemię, by znaleźć bestię. Kurde, nie mogę się powstrzymać, że zaraz czegoś nie zjesz. Musiały pojawić się problemy. O. Dobrze, że cię widzę. Diego! Musisz mi pomóc. Ale szef, o. Było dokładnie czym tak. Rzecz? W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Nie o tym. Ale w czym problem? Muszę się dostać do Górnego Miasta. O. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiesz? Nie, no ja ci dam te pieniądze, Diego, mnie wkurwaj. To tylko a co ja obawiam się, że nie ma na... A co ja z tego będę a miał? A co będę z tego miał? A czy ja cię prosiłem o coś w zamian za moją pomoc? Jesteśmy przyjaciółmi. To ci nie wystarczy. Jego. W porządku. W porządku. Pomogę ci. Tylko gdzie? Słuchaj, gdy bariera nadal istniała, ukryłem sobie mały skarb. To było dawno temu, więc zapomniałem go ze sobą zabrać. Teraz nie mogę się stąd ruszyć. Gdzie? Jego. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do Górniczej Doliny i odzyskać moje złoto. Nie może tak dalej być. Gdzie? Gdzie schowałeś złoto? Naprawdę nie mój problem. Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, nie trzeba mi w skórzanej torbie. Tylko upewnij się, że to ta właściwa, żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznam? Torba jest pełna złota, wypchana po brzegi. Nie mam złota. Dobrze, spróbuję znaleźć. Tak, jak ci dzień teraz? Kiepsko. Nikt mi nie powiedział, że pod moją nieobecność Korinis zeszło na psy. No nie wiem. Dla mnie to miasto zawsze takie było. To powinieneś je zobaczyć parę lat temu. Spodobałoby ci się. Rzeczywiście prawda. Okej. No oczywiście nie przyniesiełem musiana. Chyba, że przy okazji. Bo to w dolnicy, w Dolinie Górniczej. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Czyli no tam, gdzie byliśmy, tak? To jest tam Górnicza Dolina, tak? O ile dobrze pamiętam te nazwy. No więc raczej tutaj... no nie zamierzam tam iść, chyba że będzie jeszcze okazja przy okazji i tam to się nam zapisze. Coś nowego? Widziałem już takich jak ty. Porozmawiam z Guber... Dużo by mnie to kosztowało. Ty, Fernando! Masz coś, wydajesz broń bandytom. Sprzedajesz broń bandytom? Skąd ten pomysł? Oto lista towarów, którą udało mi się u nich znaleźć. Widnieje na niej twój podpis. Miecze, których używali bandyci, były oznaczone twoimi inicjałami. Nie próbuj zaprzeczać. Przejrzałem twoje machlojki. Musisz mi uwierzyć. Nie chciałem tego. Na początku chcieli tylko żywności. Interes szedł słabo, więc się zgodziłem. Z czasem chcieli coraz więcej. Zagrozili, że mnie zabiją, jeśli nie dostarczę im mieczy. Nie możesz mnie obwiniać. To ja jestem tutaj ofiarą.
Całkowicie się z tobą zgadzam. Ile mi zapłacisz, żeby jeśli nie będę ci przeszkadzać w ucieczce? Ile mi zapłacisz, jeśli nie będę ci przeszkadzać w ucieczce? Znasz moją sytuację. Zbyt wiele nie mam. Może 200 sztuk złota i cenny pierścień? Więcej nie mogę dać. Dostanę teraz dowody? Dużo by mnie to kosztowało. Nie, tego ci nie dam. Nie, tego ci nie dam. Dobra. Tylko nie waż się mnie zdradzić. Zradzimy, co? Co się teraz utrzymujesz? Czego się teraz utrzymujesz? Nie wiem. Na pewno nie będę już robić szemranych interesów. Dobra. Dostaliśmy te 200 sztuk złota, mam nadzieję, tak? Obywatel... Wambo. Wambo. Leci. Jak się mają sprawy? W tej chwili panuje spokój. Okej. Dobra, nawet nie wiem, gdzie do końca go tam pod... Nie mów, że to nie prawda. Podkurwić. Jeśli nie wiem do kogo. Zrobiłbym to inaczej. Bym to musiał zrobić, ale chyba do tego naszego szefa paladynów, tak mi się wydaje. Ten obywatel wyglądał jak ten chłop, co nam sprzedał Glade, a później narobił nam nieprzyjemności. Nie pamiętam, co do końca zrobił, ale. Mądra decyzja. Coś zrobił. Ty? Ty to jesteś strażnik miejski, ty to jesteś rycerz. Słyszałem coś innego. No dobra, to pakujemy się do Lorda Hagena chyba, tak? Dużo by mnie to kosztowało. Nie, to nie jest Lord Hagen, to jest... Nie, kto to kurwa jest? Nie wiem. Albert. Czy możesz szkoda? Okej. A jakby gdzie mogę podkurwić kogoś? Halo? Łukao, mogę być 60. Ciebie? Ingamar? Sądziłem, że przyszedłeś porozmawiać. Jak sytuacja na kontynencie? Jeszcze nie wygraliśmy wojny, chociaż królewska armia zmusiła orków do odwrotu. Tak. Wciąż jednak musimy stawiać czoła niewielkim grupom najeźdźców. Zaraz będziemy mieli większy stworzenia problem. Nie znają honoru ani wiary, dlatego wierzę w nasze ostateczne... O, no super. Uczę tylko... Dobra, przyszedłem ci to, Ingmar, teraz wszystko rozpierdoli. Twoje plany w zwycięstwo. Lordzie Hagenie, przynoszę wieści od Gardona. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność, przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do jak się tam teraz dostać, żeby nie dostać w pierdolu od poszukiwaczy. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. Dobra, fajnie. Szkoda, że nie mam runy, która przeniesie mnie bezpiecznie do magów ognia. Taka runa by była równie przydatna. Chciałbym wstąpić do waszego zakonu. Aby zostać wojownikiem Inosa, musisz całkowicie poświęcić się wypełnianiu jego woli. W naszym zakonie służyć mogą tylko najmężniejsi i najszlachetniejsi z wojowników. Dawaj zbroję. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, musisz dowieść, że jesteś tego godzien. Trzebuję waszą zbroję bez koks. Chciałbym wstąpić. Chciałbym, aby zostać wojownikiem. Aha, on to samo będzie gadać. Jak wygląda sytuacja? Muszę jakoś uratować tę ekspedycję. Musimy coś zrobić w sprawie tych smoków. Może oko Inosa zdoła nas jeszcze ocalić. Zaraz się przekonam. Oko Inosa jest tam, gdzie magowie ognia. Magowie ognia są... Zgaduję, że to jest ten klasztor, który jest tutaj zaznaczony na mapie. Po drodze zostanę zabity ze 7 razy, więc ja bym jeszcze tutaj trochę przytulnie sobie posiedział w tym miasteczku i coś porobił. Natomiast możemy jeszcze chwilę coś porobić. Cordelius. Nie mamy nic z tobą do porozmawiania. Tobą, Larius. Hej. Co słychać? A
co cię to obchodzi? Chciałem przeszkadzać. A jednak... A to już pamiętam tego chłopa. Nie wiem, czy ostatecznie nauczyłem się tej poprzednim odcinku, mówiłem, że nauczyłem się umiejętności pozyskiwania serc oraz rogu cieniostwora, ale coś nie widzę, żebym gdzieś mógł pozyskiwać te serca, więc nie wiem, czy do końca mi się to udało zgodnie z moim planem. Dobra, jakieś misje tutaj. I tutaj jest sporo misji. W tym mieście jest na pewno dużo misji, które możemy wykonać. Ja sobie te misje niestety muszę poprzypominać, więc teraz muszę pochodzić po tym mieście. Chciałbym, żeby ten odcinek nie trwał za długo i zaraz będę kończyć. Dlatego nie ma co już zaczynać albo pójść się tam, bo to już jest daleko, musiał konkretnie iść. Dobra. Szukasz czegoś konkretnego? Tak. Potrzebne mi są pazury zębacza. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. To musi być coś specjalnego. Szpony potężnej bestii, która zabiła dziesiątki myśliwych. Albo coś takiego. Gdzie mogę znaleźć zębacze? Kilka z nich zamieszkuje tę wyspę, ale większość grasuje w górniczej dolinie. Co z tego będę miał? Mogę dać ci pierścień nietykalności. Zobaczę, co się da zrobić. Pierścień nietykalności. Pokaż mi swój. Ciekawe. Bloki dwuręczne. Książka opisująca sztukę walki brońmi. Tylko jak ja to kupię, to co mi to da? Że będę lepiej walczył? Nie wiem. Dlatego wolę nie kupować. Ale możemy móc coś sprzedać. Niepamięć. Mamy niepamięć. Sen? Sen jest fajny. Ja sen biorę. Sen jest koksem. Pas zręczności, o to też by się przydało, bo jednak w siłę tutaj nie idziemy. Jaki mam pas? Nie mogę, poczekajcie. Dobra, pohandlujemy sobie tutaj z chłopem. Chociaż to zazwyczaj jest giga nudy. Są, to ja bym pohandlował i zobaczył, co tu jest. Skórzany pasman, czyli ochrona przed bronią, strzelanie ze skórzaną zbroją plus. No nie mam skórzanej zbroi, więc mogę strzelać. Kupić sobie. O! Miała mój nos. Kurczę. Amulet magicznego pancerza. Wow, te pierścień należy do Laresa. Pracuje niemal przez. Valentina. Dobra, pokaż mi swoje towary. Właściwie to już nie. O, mikstury na. Mikstury szybkości. No to nie, to ja tu muszę kurczę pohandlować, panowie. Ja tu muszę przyjść. Jest dużo rzeczy trzeba pohandlować, później muszę zacząć rozglądać się po mieście, żeby porobić jakieś misje. Pracuję niemal przez cały dzień. Muszę ogarnąć i zmniejszyć bitrate, bo jest za duży. A też za duży to też niedobrze, bo jak jest taki bitrate jak jest, to po prostu przesyłając i tak to mi jakoś się zmniejszy YouTube, i tak to przetworzy, tak jak będzie uważać, więc no czasem to akurat nic nie daje. Dobra, więc dzisiejszy, tak jak mówiłem, dzisiaj będzie krótszy odcinek, jutro postaram się po prostu wrzucić 50 minut standardowo i tyle. Zostaw łapkę, komentarz, subskrypcję i masz wpaść linki w opisie i widzimy się jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.